Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Mały trzmiel. Pewnego dnia Basia, Bartek i Baltazar poszli bawić się na łąkę. Chcieli wypróbować spadochron, który zrobił Baltazar. Ale mały trzmiel zbierał kwiatki i śpiewał radosne piosenki. Zima za nami, wiosna już jest, uwielbiam kwiaty niebieskie też. Jako pierwszy przywitał się z trzmielem Baltazar. Witaj, mały trzmielu, nazywam się Baltazar. To ślimak Bartek i biedronka Basia. A ty jak się nazywasz? Jestem Dorotka. Leciałam właśnie do domu, ale postanowiłam się zatrzymać i pozbierać na łące śliczne kwiatki. My idziemy wypróbować ten spadochron. Chcesz się przyłączyć? Zapytał Baltazar. Z przyjemnością. Baltazar i Dorotka skoczyli pierwsi. Później Basia i Bartek wypróbowali kolorowy spadochron. Bawili się do późnej nocy. Pobawisz się z nami jutro? Zapytał szczęśliwy Baltazar. Nie mogę. Z samego rana muszę odlecieć. Mój dom jest daleko stąd, a przede mną kawał drogi. Bartek, Basia i Baltazar pożegnali się z Dorotką. Baltazar był bardzo smutny, więc Basia zapytała go. Co się stało? Baltazar ma dziewczynę. Zaśmiał się Bartek. Nie naśmiewaj się z niego, powiedziała ze złością Basia. Wiesz co, Baltazarze? Poproś Dorotkę, żeby tu została. Możemy zbudować dla niej dom w lesie. Świetny pomysł. Polecę rano na łąkę i poproszę ją, żeby została. Następnego dnia Baltazar i Basia wstali bardzo wcześnie. Śpieszyli się na łąkę, żeby porozmawiać z Dorotką. Ale przybiegli za późno. Trzmiel zdążył już odlecieć. Jedyne, co znaleźli, to pożegnalny list, który Dorotka przyczepiła do drzewa. Baltazar usiadł na trawie i zaczął płakać. Tym razem Bartek się z niego nie śmiał. Biegnijmy za nią, powiedział mały ślimak. Na pewno ją dogonimy. Bartek, wleczysz jak ślimak. Jeśli się nie pośpieszysz, nigdy nie dogonimy Dorotki. Bartek już miał odpowiedzieć Baltazarowi, gdy zza krzaka wyszedł jeż. Może będę w stanie pomóc. Nie jestem zbyt szybki, ale na pewno szybszy od was. Przyjaciołom spodobał się ten pomysł. Zbudowali mały wózek z łupiny kasztana i przymocowali do kolców jeża. Jeżowy rydwan był gotowy do drogi. Zacznijmy trochę, zaproponowała Basia, gdy zrobiło się ciemno. Ruszymy jutro z samego rana. Baltazar znowu zaczął płakać. Nigdy jej nie odnajdziemy. Czuję coś słodkiego. To kwiat bzu. Bzu? Zdziwiła się Basia. Ale tutaj nie rosną krzewy bzu. Rozejrzyjmy się. Chcesz wrócić i zamieszkać z nami? Zbudowaliśmy ci mały domek na drzewie. Nie musiałabyś wracać do siebie. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli z nami zamieszkasz. To wspaniały pomysł. Będzie nam bardzo miło. Zgodnie przyznali. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę z wami zamieszkać. Odpowiedziała Dorotka. Była szczęśliwa. Pokonaliście daleką drogę, żeby mnie znaleźć. Jesteście tacy mili. Wszyscy wskoczyli do jeżowego rydwanu i pojechali z powrotem na łąkę. Już następnego dnia rozpoczęli budowę. Zbudowali dom dla Dorotki w pobliżu bzów. Gdy dom był gotowy, urządzili duże przyjęcie. Zaproszono wszystkich mieszkańców lasu. Tańczyli i jedli do późnej nocy. Wspaniale przywitali nową sąsiadkę. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Pisklęta kanarka. Pewnego dnia kanarek Krzyś poznał Klaudię. Ptaszki zakochały się w sobie.
Klaudia mieszkała na dębie blisko domku Basi. Para postanowiła zbudować gniazdo na najpiękniejszej gałęzi. Bartek i Basia przyglądali się pracy z dołu. Zobacz, Klaudia siedzi w gnieździe od wielu dni. Myślisz, że jest chora? Zapytał mały ślimak. Nie, Bartek. Jestem pewna, że wkrótce złoży jajka i kanarki i doczekają się piskląt. Powiedziała uradowana Basia. Jajka? Pisklęta? Bartek był zdezorientowany. Oczywiście. Klaudia złoży w gnieździe jajka i będzie się nim opiekować, aż wyklują się pisklęta. Powiedziała Biedronka. Kilka dni później Klaudia podniosła się, żeby uporządkować gniazdo. Bartek zauważył 3 małe jajka. 3! Będą 3 pisklęta! Z radością oznajmił Bartek. Pewnego dnia usłyszeli ćwierkanie dobiegające z gniazda. Hurra! Pisklaki się wykluły! Wyjaśniła Basia i mocno uściskała Bartka. Możemy je zobaczyć? Podekscytowana Basia zapytała Krzysia. Oczywiście, że możecie, ale bądźcie ostrożni, są jeszcze bardzo malutkie. Odpowiedział dumny tata. Krzyś zaprosił Basię i Bartka na swoje plecy, po czym poleciał do gniazda. Są śliczne! Szepnęła Basia. Ślimak i Biedronka ostrożnie pogłaskali małe kanarki. Młode kanarki rosły bardzo szybko. Wkrótce mogły zacząć lekcje latania. Klaudia była ich nauczycielką. Z każdym dniem szło im coraz lepiej. Musimy lecieć po jedzenie, bądźcie grzeczni. Powiedział pisklętą Krzyś. Nawet nie myślcie o lataniu bez nas. Wciąż jesteście bardzo mali. Dodała Klaudia. Ale najmniejsze z piskląt było dość niegrzeczne. Nieprawda! Potrafię świetnie latać. Nie będę czekał na rodziców. Powiedział i wyskoczył z gniazda. Nie wolno! Nie wolno! Ćwierkały pozostałe pisklęta, ale nie mogły powstrzymać brata. 2 pisklęta nerwowo skakały wokół gniazda, gdy nadlecieli ich rodzice. Nasz braciszek poleciał! Płakały. O Rety, on jest za mały. Mogło go spotkać coś złego. Płakała Klaudia. Bartek i Basia usłyszeli hałas i ruszyli na poszukiwania niegrzecznego pisklaka. Szukali go wszędzie. Na wzgórzach, w górach, przy jeziorze, w lesie i na łące. Ale nie znaleźli małego kanarka. Jak go znajdziemy w ciemnościach? Zapytała Klaudia i zaczęła szlochać. Ale wtedy na niebie pojawiły się małe światełka. To świetliki przybyły z pomocą. Potrafimy świecić w ciemnościach. Pomożemy wam, powiedziały. Tam jest, w krzakach! Krzyknął nagle Bartek. Wszyscy pobiegli w stronę krzaków. Mały kanarek zasnął. Był wyczerpany i zmarznięty. Klaudia wzięła go na skrzydła i radośnie uściskała. Znaleźliśmy cię. Musisz zawsze słuchać rodziców, powiedział Krzyś. Klaudia poleciała do gniazda z pisklęciem na plecach. Świetliki tańczyły wokół nich jak gwiazdy na niebie. Rodzina kanarków wkrótce znowu była w gnieździe. Dobranoc, maluszki, szepnęła Klaudia, a potem wzięła dzieci pod swoje skrzydła. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Piłkarski mecz. Pewnego dnia Stasia obudziło pukanie do drzwi. Staś, to ja, Franek! Mały żuk wyjrzał na zewnątrz i zobaczył swojego kuzyna. Cześć, Franek, miło cię widzieć! Powiedział Staś, ściskając Franka. Przyniosłem to dla ciebie. Piłka, hurra!
Żeby zagrać mecz, musimy mieć drużyny, powiedział Franek. Powiedzmy więc naszym przyjaciołom, że stworzymy drużyny, zaproponował Żuk. Chłopcy zaprosili do gry wszystkich przyjaciół. Zapukali do każdego domku. Nim dotarli do skraju lasu, mieli już dwie drużyny. Alfonso zgodził się być sędzią. Zróbmy dla chłopców piłkarskie koszulki, zaproponowała Róża. Jedna drużyna zagra w niebieskich, a druga w czerwonych. Piłkarze poświęcili cały tydzień na treningi. Uszyłyśmy dla was koszulki, powiedziała Klara i podała je Stasiowi. Dziękujemy, powiedzieli piłkarze i założyli nowe stroje. Basia i Róża ustawiły ławkę, na której zasiedli kibice. Alfonso zagwizdał po raz pierwszy i mecz się rozpoczął. Biegnij, Bobby! Krzyknął Staś. Podaj do mnie! Zawołał Bobby. Hurra! Krzyknęła z radości niebieska drużyna. Niebiescy gola! Czerwoni gola! Wołali kibice. Franek, to nie fair! Nie możesz dotykać piłki ręką! Narzekał Baltazar. To prawda, Franek, musisz grać zgodnie z zasadami, powiedział sędzia. Mecz był bardzo zacięty. Niebiescy prowadzili 3-2, gdy gra znowu została przerwana. Franek mnie przewrócił, poskarżył się Bobby. Tak, widziałem to, zgodził się Alfonso. Usunę cię z boiska, jeśli jeszcze raz złamiesz zasady. Drużyna Stasia była coraz bliżej zwycięstwa. Franek zbliżył się do bramki rywala. Strzelę gola! Zawołał Franek, popychając Bartka. Obaj chłopcy przewrócili się na ziemię, a Franek krzyknął z bólu. Ała, moja ręka! Koledzy podbiegli do niego. Polecę po doktora Sowę, powiedziała Klara. Gdybyś się nie zranił, wyrzuciłbym cię z boiska, powiedział Alfonso. Wiem, powiedział ze smutkiem Franek. Ale ręka naprawdę mnie boli. Wkrótce przyleciał doktor Sowa. Złamałeś rękę. Muszę ją unieruchomić. Będziesz nosić bandaż 4 tygodnie. Musisz na siebie uważać. Niebiescy wygrali mecz. Musimy trochę poczekać z rozegraniem rewanżu, powiedział Staś i poklepał Franka po plecach. Nie przejmuj się, wkrótce będziesz zdrowy. Przepraszam, że nie grałem zgodnie z zasadami. Franek pociągnął nosem. Obiecuję, że będę grał fair, gdy ręka mi wyzdrowieje. Wtedy rozegramy jeszcze jeden mecz. Powinniśmy coś narysować na gipsie Franka, powiedziała z uśmiechem Basia. Chodźmy do mnie coś zjeść. Wszyscy przyjaciele poszli do domku Basi. Wyjęli flamastry i namalowali śmieszne rysunki na gipsie Franka. Gdy doktor Sowa mi go zdejmie, zachowam gips na pamiątkę, powiedział Franek. Wszyscy przyjaciele usiedli przy stole i zjedli przepyszne biszkopty. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Święta. Był chłodny zimowy dzień. Biedronka Basia i ślimak Bartek wybrali się do lasu w poszukiwaniu gałązek na świąteczne stroiki. Zobacz, Bartek, burza złamała to drzewko. Zabierzemy je do domu? Przystroimy je na święta. Hurra! Będziemy mieli prawdziwą choinkę! Zawołał Bartek. Podnieśli drzewko i zauważyli gąsienicę chroniącą się pod gałęziami. Pomóż mi, Bartku! Położymy ją na sankach. Chyba jest ranna, a na pewno bardzo jej zimno. Zabierzemy ją do mnie. Ostrożnie położyli gąsienicę na sankach. Czy nic jej nie będzie? Pytał z troską Bartek. Pewnie, że nie, zapewniła przyjaciela Basia. Gdy wrócili do domu, położyli biedną gąsienicę do łóżka.
Basia przygotowała dla niej gorącą herbatę, a Bartek przeczytał jej kilka bajek o przygodach innej gąsienicy. Następnego dnia gąsienica otworzyła oczy i delikatnie się uśmiechnęła. Z każdym dniem czuła się coraz lepiej i wkrótce była całkiem zdrowa. Basia poprosiła ją, żeby została. Jesteś taka miła. Nie odchodź, gąsienico. Spędź z nami święta. Dziękuję. Z radością z wami zostanę. Ale co możemy jej dać pod choinkę? Zastanawiała się Basia. Co ucieszy gąsienicę? Basia miała kilka pomysłów. Ślimak radośnie pokiwał głową. Bartek i Basia poszli spotkać się z mrówkami. Królowa powitała ich z otwartymi ramionami. Basia powiedziała, o jaki prezent jej chodzi. Możemy zrobić, co tylko zechcesz, powiedziała królowa. Nadeszła gwiazdka. Basia i Bartek przygotowali stojak na choinkę. Gdy zrobiło się ciemno, Bartek dał Basi prezent. Wesołych świąt, Basia! Dziękuję, Bartku, powiedziała Biedronka. Była zachwycona. Jest przepiękna! Basia była bardzo szczęśliwa. Owinęła wstążkę wokół gałęzi choinki. Tobie też życzę wesołych świąt, powiedziała Basia i dała Bartkowi prezent. Zimne ognie, super! Ustawmy je na drzewku! Zapalili zimne ognie, a iskry radośnie tańczyły wokół choinki. Ognie przyciągnęły mnóstwo świetlików. Każdy z nich przyniósł choinkową ozdobę. Nawet gąsienica pomogła przystroić drzewko. Wkrótce nadeszły mrówki, niosąc dużą paczkę. Wręczyły ją Bartkowi i Basi. To prezent dla ciebie, gąsienico, powiedział Bartek. Wesołych świąt! Buciki! Krzyknęła radośnie. Dzięki nim nie zmarzną ci nogi, gdy będziesz chodziła po śniegu, wyjaśniła Basia. Przyjaciele świętowali do późnej nocy. Był żuk Edek, chrząszcz Staś, świerszcz Alfonso i żuk Róża. Świetliki razem z małymi mrówkami zbudowały ogromnego bałwana. Wszyscy śpiewali i tańczyli wokół choinki. Matylda także przyleciała z nimi świętować. Klara tańczyła z Laurą. Bartek i Basia skakali razem z Baltazarem. Gdy zabawa się skończyła, gąsienica oczyściła buty i ustawiła na półce. A to był wspaniały dzień! Szkoda, że gwiazdka jest tylko raz w roku. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Rower. Pewnego letniego dnia gołąb dostarczył paczkę dla Bartka i Basi. To była duża paczka owinięta w ładny czerwony papier i niebieską wstążkę. Basia przeczytała dołączoną kartkę. To Octonogi, hurra! Wkrótce nas odwiedzi! Na razie przysyła nam prezent! Nam? Zapytał Bartek. Co to znaczy? Tobie czy mnie? W liście napisano, że jest dla nas, czyli dla mnie i dla ciebie. To głupie, powiedział Bartek. Jestem pewien, że jest dla mnie, bo to ja go znalazłem w śniegu w poprzednie święta. Ale zamieszkał w moim domu. Ja się nim opiekowałam i robiłam mu herbatkę, odpowiedziała Basia. A ja czytałem mu opowieści o innych stonogach, dodał Bartek. Czerwony papier nie był tak mocny. Wkrótce przyjaciele rozerwali go. Wtedy ukazały się koła. To rower, wyjaśnił Bartek. Jest dla mnie idealny. Nie, jest idealny dla mnie, upierała się Basia.
dobrze. Skoro tak bardzo chcesz, możesz wziąć ten rower. Będę mądrzejsza, a ty zachowujesz się jak dzidziuś. Bartek się zdenerwował. Ja będę mądrzejszy. Możesz zachować się jak dzidziuś. Zabierz sobie rower. Ostatecznie nikt nie wziął roweru. Odeszli, zostawiając prezent na środku łąki. Jakiś czas później Baltazar i Matylda bawili się na łące. Jak myślisz, co to jest? Może rower? Zapytał Baltazar. Tak, na to wygląda, odpowiedziała Matylda. Jest też liścik. To prezent od Stonogi dla Bartka i Basi. Zanieśmy go im, zaproponował Baltazar. Gdy dotknęli roweru, papier odpadł. Oboje się zaśmiali. Zobacz, to tandem. Mogą jeździć we dwoje. Jedźmy, odpowiedział Baltazar. Cześć, Bartek! Cześć, Basia! Mamy wasz rower! Zostawiliście go na łące! Zawołała Matylda. Bartek i Basia wyjrzeli zza krzaków. Zobaczyli Matyldę i Baltazara na rowerze i zrobiło im się głupio. To tandem! Możemy razem na nim jeździć! Niepotrzebnie się kłóciliśmy. Przyjaciele z radością się przytulili. Jaki wspaniały prezent! Marnowaliśmy czas kłócąc się, zamiast przygotowywać coś dla Stonogi. Wkrótce nas może odwiedzić. Zróbmy dla Stonogi kolorowy wiatrak. Możemy wykorzystać płatki kwiatów, zaproponowała Matylda. To wspaniały pomysł, przyznali. Przyjaciele zebrali białe, fioletowe, różowe i żółte płatki i zrobili wiatrak. Wtedy pojawiła się Stonoga. Przyjechała w wózku ciągniętym przez mysz. Mała mysz zatrzymała się i Stonoga wyszła z wózka. Z radością uściskała Bartka i Basię. Widzę, że dostaliście mój prezent. Mam nadzieję, że podoba wam się. Jest piękny. Bardzo nam się podoba, powiedziała Basia. A dla ciebie zrobiliśmy wiatrak. Stonoga została u przyjaciół na 10 dni. Często wybierali się na przejażdżki rowerowe. Spędzali czas na zabawie, ale radosne dni szybko minęły. Wspaniale się z wami bawiłem, ale muszę już wracać. Odwiedzisz nas w przyszłym roku? Zapytali Bartek i Basia, machając Stonodze na pożegnanie.